Cześć, witam Was serdecznie z Pustyni Błędowskiej na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie wybrałem się na krótką wycieczkę. No i chciałbym Wam opowiedzieć o tym bardzo ciekawym miejscu w Polsce, bo nie do końca jest to pustynia, patrząc na definicję słowa pustynia. Bardziej jest to największy w Polsce obszar lotnych piasków. Zapraszam na wycieczkę po Pustyni Błędowskiej. Pustynia Błędowska, mimo że często nazywana Polską Saharą, nie do końca jest typową pustynią. Oczywiście w kwestiach nazewnictwa zależy na jakiej definicji polegamy. Jeśli za pustynię uznamy obszar pozbawiony lub z bardzo rzadko rozproszoną roślinnością, pokrywającą mniej niż 10% powierzchni, to Pustynia Błędowska się wpisuje w tę definicję. Jednak w sensie klimatycznym nie jest to pustynia, ponieważ pod tym względem nie różni się od sąsiednich regionów. Średnia temperatura na niej osiąga 7 stopni Celsjusza, a opady 700 mm, co jest typowe dla otaczających ją leśnych czy porośniętych łąkami obszarów. Dla porównania opady na Saharze wynoszą około 20 mm, a na pustyni Gobi 100 mm, czyli znacznie mniej. Mówi się także czasami, że Pustynia Błędowska to największa pustynia Europy. To popularny mit, bo tego typu obszary często większe. Występują też na Ukrainie, w Serbii czy Hiszpanii. Jednak tak jak wspominałem, klimatycznie nie uważamy ich za pustynie. Typowe pustynie nie występują w Europie. Jednak Pustynię Błędowską z pewnością można nazwać największym obszarem lotnych piasków w Polsce. Dla ułatwienia, nie czepiajmy się słówek, będę nazywał Pustynię Błędowską pustynią. Jak powstało to ciekawe i malownicze miejsce? Piaski i żwiry gromadziły się w tych okolicach podczas epoki lodowcowej w Pleistocenie. Wtedy zakumulowały się one w całkowicie naturalny sposób, co było normalnym zjawiskiem na przedpolach lodowców. Kiedy lód ustąpił, w Holocenie obszar ten zarósł borami sosnowymi. Lasy związały nagromadzenia piasków do czasów, kiedy w XIII wieku teren ten zaczął być intensywnie eksploatowany. Prężnie zaczynało kwitnąć górnictwo, co powodowało, że wycinano drzewa w celu opalania pieców hutniczych i budowy sztolni. Ogołocona ziemia odsłoniła nagromadzenia polodowcowych luźnych piasków. Zaczęły działać zjawiska eoliczne, czyli erozja powodowana działalnością wiatrów. Można powiedzieć, że to taka średniowieczna katastrofa ekologiczna. Podobno już w czasach Kazimierza Wielkiego olbrzymie połacie piasków zagrażały na przykład zamkowi w Olkuszu. Według podań już wtedy ściągano na te tereny roślinność z wydm Bałtyku, by zatrzymać ekspansję pustyni. Oczywiście istnieje także alternatywna historia, legenda, według której okoliczności powstania pustyni były zupełnie inne, a palce maczały w niej moce piekielne. Jednak nie będę zdradzał, o co chodzi, zachęcam, by samemu odwiedzić to miejsce i poczytać na tablicach przeróżne ciekawostki. Obszar pustyni kiedyś był znacznie większy i osiągał 150 km2. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat pustynia zarastała i się zmniejszała, do czego znacznie przyczyniał się człowiek. Obecnie ma 33 km2. Średnia grubość piasków wynosi 40 metrów, choć miejscami dochodzi nawet do 70 metrów. Rozciąga się na zachodzie od Błędowa, czyli dzielnicy Dąbrowy Górniczej, aż do gminy Klucze na wschodzie. Z kolei na północy graniczy z wsią Chechło, a od południa z obszarem leśnymi. Dzieli się na dwie części, północną mniejszą oraz południową większą. Oddzielone są one od siebie doliną rzeki Białej Przemszy. Obecnie pustynia to głównie miejsce ciekawe turystycznie. Warto wybrać się na wzgórze Czubatka o wysokości 382 metrów nad poziomem morza. Z tego punktu widokowego rozpościera się ciekawy widok na pustynię. Podobno, choć sam nie miałem okazji oglądać, przepiękny jest tutaj zachód słońca. Stąd też można zejść na pustynię żółtym szlakiem w rejony rzeki Białej Przemszy. Innym ciekawym miejscem jest największa platforma widokowa na pustyni, zwana Różą Wiatrów, która ma bardzo charakterystyczny kształt. Znajduje się ona w południowej części pustyni i oferuje wiele atrakcji. Jest tutaj drobna gastronomia, kilka tablic informacyjnych, z których można dowiedzieć się wielu ciekawostek, interesujący sprzęt wojskowy do oglądania
można także na niego wejść. Tutaj odbywają się także różnego rodzaju rajdy, czy rozpoczynają się biegi na orientację. Od północy warto wybrać się na platformę widokową Dąbrówka we wsi Chechło. Z ciekawostek związanych z kanałem, nagrywałem tam kilka lat temu film o jeziorze Aralskim. To jezioro obecnie stało się w większości pustynią. Film finalnie musiałem nagrywać jeszcze raz na zielonym tle przez własną nieuwagę i problemy z mikrofonem. Zostało mi z tamtej wycieczki takie nagranie. Obecnie ta atrakcja już nie istnieje, jednak miejsce to przez ostatnich kilka lat dorobiło się dużej platformy widokowej. Na tej części pustyni często odbywają się ćwiczenia wojskowe. Z pewnością jest to idealne miejsce do takich ćwiczeń. Zresztą pierwsze wzmianki o obecności wojska na tym terenie pochodzą z okolic roku 1863. Później wiele różnych wojsk ćwiczyło tutaj. W czasie wojny lotnictwo Luftwaffe miało na pustyni swój poligon doświadczalny. Później również teren ten miał takie zastosowanie. W latach 60., 70. można było spotkać nawet czołgi służące do ćwiczeń. Obecnie północna część służy wojsku jako miejsce szkolenia skoczków spadochronowych, na co akurat się załapałem podczas mojej wycieczki. Polecam platformę widokową w Chechle w celu oglądania takiego spektaklu. Po wieloletnim istnieniu poligonów i pobycie różnych wojsk na pustyni zostało wiele pamiątek. Kiedy obszar pustyni został włączony do programu Natura 2000, postanowiono posprzątać po obecności wojska. Znaleziono około 9,5 tysiąca przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Jednak Natura 2000 to nie tylko sprzątanie po tego typu działalności, to przede wszystkim ochrona unikatowego terenu. Pomiędzy 1930 a 1980 rokiem działały w Kluczach zakłady celulozowo-papiernicze, które bardzo zanieczyszczały rzekę Białą Przemszę, co niekorzystnie wpływało na krajobraz pustyni. Obecnie można zobaczyć znaczną poprawę w czystości rzeki. Jednak największym problemem było zarastanie pustyni trwające od wielu lat, do czego doprowadziła głównie działalność człowieka. W latach 60. XX wieku nawet prowadzono działania w celu zalesiania tego miejsca. I dopiero niedawno postanowiono coś zrobić, by ten teren całkowicie nie zanikł. Na przykład doprowadzono do wycinki pewnych roślin, które zagrażały egzystencji pustyni. Teren ten wzbudza zainteresowanie przyrodników. Występują tutaj różnego rodzaju endemity. Na samej pustyni można zobaczyć rośliny, które dostosowały się do ograniczonych dostępów wody i wysokich temperatur. W słoneczne dni piasek potrafi się nagrzewać nawet do 60 stopni, o czym miałem okazję się osobiście boleśnie przekonać podczas mojej wycieczki. Głównie spotkamy tutaj rośliny piaskolubne, niektóre celowo sprowadzone z nadbałtyku, by doprowadzić do zarośnięcia tych terenów. Ze zwierząt dominują owady. Opisano ponad 60 występujących tutaj gatunków. Z gadów spotkamy czasami jaszczurkę zwinkę, zaskrońca czy padalca. Ssaki i ptaki są typowe dla krajobrazu leśnego, znajdującego się wokół pustyni. Nocą czasami zające, sarny, lisy czy dziki wychodzą na jej piaski. Tworzą się tutaj także ciekawe formy przyrody nieożywionej, jak na przykład pagórki fitogeniczne, czyli kopce tworzące się wokół roślin, ripple marki, czyli tak zwane zmarszczki wiatrowe, są to nietrwałe fale wyrzeźbione w piasku pod wpływem wiatru, a także bruk deflacyjny, czyli okruchy skalne wystające na powierzchni piasku wskutek wywiewania drobniejszego materiału. Z ciekawostek o pustyni, jeszcze w latach 50. można było oglądać tutaj zjawisko Fata Morgany, czyli powstanie złudnego obrazu odległych przedmiotów. Obecnie jest to raczej niemożliwe. Jednak spotkać się tutaj można jeszcze ze zjawiskami burzy piaskowej i niebezpiecznych piaskowych wirów, choć też dawniej te zjawiska były mocniej nasilone. Ostry piasek niesiony przez wiatr może być wtedy groźny dla zdrowia. Lepiej być ostrożnym w wietrzne dni. W latach 58-63 na pustyni zostały przeprowadzone pierwsze próby polskich rakiet meteorologicznych służących do badań górnych warstw atmosfery. Ich konstruktorem był Jacek Walczewski, jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej astronautyki. Stąd też wystartowała, na dwa dni przed lotem Gagarina, rakieta z dwoma białymi myszami, która wzniosła się na 1,5 kilometra. Eksperyment się powiódł i myszy bezpiecznie wróciły na Ziemię. Jak widzicie, polska pustynia także w pewien sposób zapisała się w historii światowego podboju kosmosu.
Pustynia jest usytuowana bardzo blisko szlaku Orlich Gniazd. Wycieczkę tutaj można połączyć ze zwiedzaniem ruin zamków. Ja na przykład nie wyobrażam sobie wyprawy na pustynię bez odwiedzenia majestatycznych ruin zamku w Ogrodzieńcu, który znajduje się kilka kilometrów stąd. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Dajcie znać, jakie jeszcze ciekawe przyrodniczo miejsca w Polsce zasługują na osobny odcinek na tym kanale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.